Cmentarz wojenny nr 157 w Dobrówce Tuchowskiej jest adekwatnym cmentarzem z I wojny światowej. Jest to niewielki cmentarz zaprojektowany przez Heinricha Scholza, założony na planie Kostrzyfonka, ościętych na rożach od strony zachodniej wokół istniejącej wcześniej kapliczki. Znajduje się przy drodze wojewódzkiej 977. Heinrich Scholz zaprojektował cmentarz w miejscu pierwszego wokół żołnierza. Obecnie ogrodzenie stanowi betonowa podmurówka z kamienia i słupki metalowe, wejście przez jednoskrzydłową furtkę od strony drogi. Wokół drzew półkolem rozmieszczone są nagrobki. Są to betonowe stele w formie stylizowanego krzyża. Na przedniej ścianie stel umieszczono żeliwne krzyże z motywem wieńca laurowego i tabliczki z nazwiskami poległych. Są dwa rodzaje krzyży. Dwuramienne krzyże lotaryńskie i jednoramienne krzyże maltańskie. Krzyż lotaryński z tabliczką żołnierza rosyjskiego. Jest to grób zbiorowy. Cmentarz został wyremontowany i jest w bardzo dobrym stanie. W trzech grobach zbiorowych i w 12 pojedynczych pochowano tu 10 żołnierzy austro-węgierskich i 15 żołnierzy rosyjskich. Zidentyfikowano 8, w tym jednego rosyjskiego. Żołnierze austro-węgierscy walczyli głównie w 23. Pułku Piechoty Honwedu, który rekrutował się z Siedmiogrodu. Najprawdopodobniej byli to Węgrzy i Rumuni.